Dziękuję bardzo, panie marszałku. Chciałabym zadać to pytanie inicjatorowi tej ustawy, a w szczególności inicjatorowi tych wrzutek, ale może pani senator będzie mogła odpowiedzieć na pytanie, na którym etapie procesu legislacyjnego pojawiły się te wrzutki dotyczące zmiany ustawy o radiofonii i telewizji i zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego. To znaczy dokładnie nie powiem na którym etapie, ale wiem, że już na etapie procedowania po skierowaniu projektu do komisji. Czyli gdzieś tam ktoś prawdopodobnie, podejrzewam, że na którymś z czytań czy na posiedzeniu komisji po prostu zgłosił tę poprawkę. Natomiast wiem też, że chyba ona nie wzbudziła w ogóle pytań jakichś dodatkowych i z tego, co mam w ekspertyzie, nie była w ogóle na komisji omawiana. Także mamy do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją. To znaczy, szanowni państwo, już wielokrotnie tutaj mówiliśmy o tym, jak się w Polsce tworzy w tej chwili prawo. Ale tak nie można. Nie może być tak, że nie ma opinii rządu, nie ma opinii, nie ma konsultacji społecznych, nie ma niczego, tylko przeprowadza się jakąś dziwną ustawę, przepraszam, wprowadzają się przegłosowuje się bezkrytycznie, wprowadza się ją na posiedzenie Senatu i każe nam podejmować decyzję. Nawet gdyby to była świetna ustawa, ja bym powiedziała, że nie powinniśmy tak pracować. To znaczy nie może być czegoś takiego, że my pracujemy nad projektem, nad ustawą przegłosowaną przez Sejm, gdzie nie jesteśmy w stanie nawet zadać pytania po co, ile to będzie kosztowało, dlaczego to, tamto. To jest niewiarygodne, to niechlujstwo i ten sposób tworzenia w tej chwili w Polsce prawa. A już ta ustawa i sposób jej przeprowadzenia i potraktowania nas jest już skandaliczny. Dziękuję bardzo.